W dzisiejszym odcinku przedpremierowo przedostajemy sobie nowego zadymiarza, którym jest perła. Albo którą jest perła. Wymaksujemy ją na maksymalny poziom i sprawdzimy jej dwa star powery oraz dwa gadżety. Wiem, że dzisiaj pierwszy raz poszliście do szkoły. Mam nadzieję, że wszystko git. Napiszcie w komentarzu w skali od 1 do 10, jak wam dzisiaj poszło. Bo mam nadzieję, że tak samo wam dobrze poszło jak temu oto gościowi, który zgarnia nowy skin do Hanka. Jeżeli też chciałbyś zgarnąć skin Rodeo Hank, który jest warty 200 gemów, a zostały mi jeszcze 3 takie skiny do rozdania, kliknij pierwszy link, który znajduje się w opisie i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. Następnie w komentarzu napisz hashtag Rodeo Hank Giveaway oraz napisz w skali od 1 do 10, jak ci poszło dzisiaj w szkole. Moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie w wersji beta i przed wami kozacki Mecha Edgar. Ale nie dzisiaj o Edgarze. Wczoraj był odcinek, gdzie testowaliśmy wszystkie nowe skiny. Było ich naprawdę sporo, więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś, po obejrzeniu tego odcinka nadrób materiał. Wskakujemy od razu w sklep i zobaczmy, co my tu mamy. Możemy kupić sobie karnet zadymiarski za 169 gemów, ale przelećmy się dalej. Mamy dostępne pakiety kolekcjonerskie Colta, Jackie, Spike'a, Shelly. Więc w jutrzejszym odcinku, moi drodzy, nagram wam odcinek, gdzie testujemy te wszystkie pakieciki. Zobaczymy, jak działają nowe hyperataki, a podejrzewam, są naprawdę mocne. Jeszcze ich nie testowałem, jak widzicie, mam wszystko poblokowane. Więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Standardowo wchodzimy w karnet zmiarski, czy na pewno chcesz kupić? Oczywiście, że chcę, a wy pamiętajcie, jak wystartuje nowy sezon, nie zapomnijcie wpisać kodu FARAL do sklepu. Was to nic nie kosztuje, mi to sporo pomaga, więc dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz potwierdzamy zakup! No i co, moi drodzy państwo, lecimy z kupowaniem karnetów, aż odblokujemy nową zadymiarę. Sezon 20, jak to szybko zleciało, moi drodzy. Ja szczerze wam powiem, że gram chyba od sezonu drugiego? Coś takiego. Ale musiałbym jeszcze dokładnie sprawdzić, bo już sam nie pamiętam. 18 poziom, 19, 20. Kaczuszka, jaka fajna, nowy spray kaczki. Coś pięknego. Jeszcze też karneciku sobie nie przeglądałem. Ja, pomimo tego, że mam wczesny dostęp do wersji beta, nie przeglądam sobie tego, co się dzieje w tej wersji beta. Dopiero wolę mieć taką prawdziwą reakcję na odcinku, jak razem wspólnie sobie przeglądamy karnecik. Odblokowujemy perłę nowego chromatycznego zadymiarza. Wbrew wszelkim przeciwieństwom, perła podbiła zatwardziałe serca Bill i Sama, rozbrajająco ciepłym usposobieniem. Zresztą, kto może się oprzeć ciasteczką z czekolady? Mega fajny zadymiarz, bardzo mi się podoba. Oczywiście wybieramy sobie perełkę, wybierz. Sprawdźmy sobie jeszcze oczywiście do niej skinki. Okej, są tutaj dostępne skiny. Taki, za 1000 blinksów albo 29 gemów. I taki, za ostatni poziom karnetu zadymiarskiego. I powiem wam szczerze, że chyba ten trzeci najładniejszy. Na początku sprawdźmy sobie statystyki tego nowego zadymiarza, a dokładnie zadymiary. Ej, ona wygląda jak Riko w piekarniku. Zobaczcie, to jest oko Riko wystaje. Może to jest siostra Riko? Punkty życia 4200 na samym początku. Kiedy ją podniesiemy poziom wyżej, dostaniemy plus 420 HP. Atak podstawowy, ciepłe ciasteczka. Szybko strzelaj ciepłymi ciasteczkami prosto z pieca, nieznacznie studząc piec i żarząc trafionych wrogów. Im wyższy poziom ciepła, tym większe obrażenia. Na początku bijemy 5 razy po 260, czyli strzelamy 5 ciasteczkami na raz. Zasięg daleki, szybkość przeładowania normalna. Cechy. O co chodzi z cechami? Obrażenia zadawane przez tego zadymiarza rosną powoli z czasem. Dobrze. Super atak o studzenie. Zużyj i wyzwól zgromadzone gorąco w postaci wybuchu, rażąc wszystkich pobliskich wrogów. Im większy poziom ciepła, tym większe obrażenia. Okej. Brzmi to naprawdę fajnie i zagrajmy od razu mecz treningowy. Zobaczymy, co nam tutaj dobierze. Starcie solo, wzburzona pieczara. Bardzo fajny ten ekran wczytywania jest, mega mi się podoba ten Mecha Edgar. No to lecimy. Mamy z przodu szelkę, postaramy się obić od razu. Zobaczmy, ile na początku bijemy. Po 360. A, bo tutaj widzicie, jak mnie atakuje, to grzeje mi się piec, widzicie? Ten dodatkowy pasek na samym dole, to jest pasek pieca. Im bardziej załadowany pasek pieca, tym mocniej bije. Czyli tak naprawdę tą postacią nie opłaca się na początku atakować, bo za każde wystrzelone ciasteczko piec się studzi. Teraz mamy full nagrzany piec i uwaga, walimy w niego. Bom, 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 bom. Po 470, okej? Wybuch! Bum! No, fajny damage, fajny, nie ma co gadać. Tu ile skrzyneczek było? Aż 3 skrzynki. Kroimy to wszystko. Bomba, bomba, bomba mamy. No, ta postać za szybka to nie jest, ale ma podobny atak jak Pam. Jeżeli ktoś lubi grać Pamką, no to to jest idealna postać dla tej osoby. Okej, tutaj gdzieś jest chłop jakiś. Na 6 poziomie. Piec rozgrzany. Po ile bije? Po 500 coś. Okej, czyli każde ciasteczko tak naprawdę słabiej bije, bo studzi nam się piecyk. Ja będę chciał tego zadymiarza pokonać z ulta. Okej, to jest Penny. Tutaj?
Dobra, dostała. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie uderzyć z ulta tak mocno, żeby padła. Rozwalamy piec, bum! 3600. Jej! Zobaczmy, jak wygląda cieszynka. Jesteś numerem jeden. Zjada ciasteczko i piec się pali. Dobre. Dobrze, teraz moi drodzy, odblokujmy sobie nowego skinka. Vintage. 29 gemów, bardzo mało, a mamy fajną taką vintage perłę odświeżoną w starym stylu. Taki starodawny piecyk. Mi się podoba bardziej niż podstawowy. Oczywiście postać też ulepszamy. Lecimy do przodu. Hej, jeden gem? 26 gemów? Okej, okay. Udało nam się odblokować gadżety, dobrze. Ale my polecimy już do końca z tą zadymiarą. Na maksymalny poziom odblokujemy. Dobrze, wszystko odblokowane. Perła na poziomie 11 mocy. Zostawcie łapeczkę w górę, bo to jest naprawdę już spoko zadymiara. Fajny ma ten komin, zobaczcie, aż za kadr wystaje mi. Ha! Odblokujmy sobie teraz pierwszy gadżet. Odblokowywujemy. Gadżet, spalone ciastka. Następny podstawowy atak powoduje wystrzelenie płonących ciastek, które zadają 60% więcej obrażeń przez 3 sekundy. Dobra, fajnie to brzmi. Wejdźmy sobie teraz w Star Powery. Pierwszy Star Power nazywa się zatrzymanie ciepła. Super atak zużyje 50% mniej ciepła po użyciu. Okej, super atak używa też ciepło? Nie zwróciłem nawet na to uwagi. Wybieramy gadżet i Star Power i wchodzimy teraz na arenę treningową. Dlaczego na arenę treningową? Ponieważ sprawdzimy sobie faktycznie te wartości wszystkie teraz. Okej, pierw atakujemy na zimnym piecu. Na zimnym piecu bijemy po 520. Niech nam się piec rozgrzeje na maksymalnym levelu. Zobaczymy, ile uderzymy w bota. Jeszcze chwilkę. Dosyć długo się ładuje ten piec. I zobaczcie, kiedy załadował nam się pasek, z naszego komina leci dym. To jest sygnał, że ciastka są rozgrzane. Więc jak widzicie oponenta, którym się pali piec, miejcie to na uwadze, że będzie bił po... po 910! Wow! O połowę więcej. Okej, okay. I teraz jak użyjemy ulta na rozgrzanym piecu, ult, bum! 5400. Teraz zrobimy tak, że wystrzelam całą moc pieca, będzie chłodny i użyjemy ulta. Ult! Bum! 3300, dobrze! Czyli Ultimate Attack też jest skorelowany z naszym tym paskiem pieca. Ciekawie to brzmi. Sprawdźmy teraz, ile biją rozgrzane ciasteczka na gadżecie. Uwaga! Bomba! 910 i zobaczcie, po 800 jeszcze biją! Zróbmy to samo, tylko że na tym wielkim bocie. Uwaga! 900, 800 i 800, 800, trzeci raz 800, czwarty raz 800. Wow, to jest naprawdę mega mocny gadżet. Nie sądziłem, że aż tak będzie mocny. Uwaga, ult. Bomba! 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 Ach, teraz się nie udało. Chciałem trzy ulty na raz walnąć z rzędu. Dobrze, zagrajmy teraz meczyk. Zobaczmy, jak taka postać poradzi sobie na przykład na Brawl Ballu. Dlaczego by nie? Od razu dajemy gadżet. Podpalamy wszystkich. Walczę tutaj z El Primo i bomba! Podaję. Okej, okay, mam znowu odpalony gadżet na płonące ciasteczka. I ktoś teraz podleci pod piłkę? No chodź, chodź pod piłeczkę, wariaciku. Rico dostał, już jest podpalony. Cyk, okno. O! Farel wyszedł z formy, moi drodzy. Podpalamy ciasteczka, rozwalamy piec. Dobra, piec rozwalił się też. Raczej piec wybuchł, przepraszam. I to jest bardzo dobra postać na Brawl Ballu. Dlaczego? Ponieważ rozwala bramę. Zapomniałem, że piec też rozwala budynki. Dobra, teraz muszę szybko się obronić. Ult! Bomba! Okej. Okay. Muszę uciekać. Rico, Rico, nie bij! No i zabił Rico. Przejmuję piłeczkę. Ofensywka na tą nitkę. Boom! Mega fajna jest ta kontra z wybuchem. Nie ma żadnego takiego zadymiarza, co jeszcze wybucha w miejscu, co nie? Biegniesz, dajesz atak i boom! Eksplodujesz. Taki bombardiera takiego nie ma nigdzie. Okej. Okay. Dobra, mamy pierwszego gola. To było easy. Nabijmy sobie szybciutko ulcika. Wow, 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 wow. Okej, okay. Udało się. I patrzcie, co teraz robię. Blecę. A, strzelił Mortis z daleka? Brawo! Wygrywamy. Lecimy dalej. Tym razem, moi drodzy państwo, trzeba odblokować pierwszy Hyper Attack za 5000 golda. Boo! Hyper doładowanie! Pirolityka! Wzmocnienie podczas hiperdoładowania. Super atak. Ostudzenie zostawia płonący obszar na 4,5 sekundy. Prędkość plus 30, obrażenia plus 20, tarcza plus 20. Wow, jak to brzmi. No i oczywiście sobie zaraz zobaczmy, jeszcze tutaj możemy dołożyć na przykład dwa wyposażenia, ale ich nie będziemy dokładali, ponieważ my się skupiamy na gadżetach i Star Powerach, a nie chciałbym, żeby na przykład wyposażenia wpływały na te dwa dodatki, więc odblokujemy teraz drugi gadżet. Odblokowywujemy! Drugi gadżet nazywa się Upieczone z miłością. Następny podstawowy
wyjątkowy atak powoduje wystrzelenie idealnie upieczonych ciasteczek, które zamiast zadawać obrażenia przywracają sojusznikom 25% zdrowia w czasie. Wow! To jest postać, która też leczy. Nie spodziewałem się tego. A drugi, Star Power, to gwiezdna moc, tarcza termiczna, gdy poziom ciepła wynosi ponad 80%. Ponoszone obrażenia spadają o 20%, czyli jesteśmy takim tankiem. Reasumując, wybierając drugi gadżet i drugi Star Power, mamy więcej defa, kiedy przekroczymy 80% rozgrzania pieca i jeszcze dodatkowo możemy leczyć swoich sojuszników. Dobrze, odblokowujemy też nowy skin za maksymalny poziom karnetu. Peryskopowa perła. No i oczywiście taka emotka jeszcze jest w zestawie. Standardowo pierw arena treningowa, ogarnąć o co kaman. Tak wygląda nasza postać. Bardzo fajnie wygląda. Chyba ta peryskopowa perła jest najlepsza. Tak mi się wydaje. Strzela rybkami. Coś pięknego. Zobaczmy, jak szybko nabije nam się nasze hiperdoładowanie. Kiedy wbijemy pierwszy pasek ulta, nasze hiperdoładowanie tak naprawdę jest w połowie. Użyjmy ulcika. Boom! Jest nowa animacja. Bardzo dobrze. To mi się podoba. I mamy hiperdoładowanie. A teraz wy, moi kochani, wciśnijcie łapeczkę w górę, a ja odpalę hiperdoładowanie. Ale na początku sprawdźmy, po ile bijemy na rozgrzanym piecu w bota. Po 910 pierwszy atak. Teraz hiperdoładowanie i atakujemy. 1014, o 100 więcej, okej. Okay. Jesteśmy zdecydowanie szybsi. Dobra, dobra, ale to spokojnie. Nabijemy sobie znowu hiperdoładowanie. Ciach, na hita hiperdoładowanie. Czyli trzeba zabić 9 postaci po 1500, żeby załadować sobie hiperdoładowanie. Dobrze, teraz otrzymajmy damage. Otrzymujemy damage po 400, zobaczcie. Naładowany jest piec po 400. A teraz po 500. Okej, okay. Czyli przekroczyliśmy 80%, dostajemy o 100 mniej od takiego bocika, dobrze. No to teraz robimy tak, wystrzeliwujemy się. Odpalamy ulta i po ile dostajemy? Po 400, wciąż. Def nam jakby nie wzrósł, okej. Okay. Czyli nas przyspieszyło, damage zwiększyło, no i powinno też zwiększyć defa. A jest tutaj napisane, że niby hiperdoładowanie dodaje nam 20% tarczy. Ale jakoś tak, kurczę, słabo to wyszło. Sprawdźmy sobie jeszcze to ostudzenie. Odpalamy atak. Uderzamy w piec i... Aha, zobaczcie, jakie pole się pojawiło, które zadaje po 800 damage'a. Zarąbiste. Jeszcze raz dajmy ulta. Odpalamy hyperatak. Ult, boom! I postać raz, dwa, trzy... Cztery razy dostaję po 800. Mega fajny jest ten hyper atak, więc oceniam 10 na 10. Zagrajmy teraz meczyk. Starcie solo, klęska czy urodzaj. Od razu wjeżdżam tutaj w oponenta, gdzieś był El Primo. Moja kostka. Muszę ulta nabić szybko. Ult, ult, ult. Piec! Bum! Piec wybuch! Wow, 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 kroję wszystko, dobrze. Hyper atakiem postaramy się pokonać oponenta, a kolejny meczyk zagramy sobie duo. Zobaczymy, jak ta postać leczy. Dobra, chodź, chodź, chodź tu chłopie, chodź tu chłopie. Dogonię cię, normalnie piec wybucha. Moje, okej, okay. moje, okej, okay. Wielkie starcie, jeszcze nie ma wielkiego starcia. 10 power cubów, czy wy wiecie, jaka to będzie eksplozja? Jeszcze na przyładowanym na maksa piecu. Bum! 8500 bije perła na maksymalnym poziomie na 10 power cubesach. Muszę naładować sobie ulta. Dobra, mamy to! Pyk! Bum! I spalił, nie trafiłem, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że nie trafiłem z pieca! Ale to zrobiłem. Raczej już sobie hyper ataku na niej nie naładuję, bo zabraknie czasu, więc wysadzimy ją piecem. 3, 2, 1, bomba! Bardzo mocna postać! I powiem wam szczerze, że chyba będzie to jedna z moich ulubionych. Lecimy z Duoskiem, w mojej parze jest Sandy, więc powinniśmy to wygrać. Postaram się tego Sandy'ego też uleczyć. Okej, patrz, 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 Rosa. Rosa, to nie Rosa! Okej, zabrała mnie w zaświaty. Poczekajcie, muszę przeżyć teraz. Okej, udało się. Tu jest Rosa. Patrz, leczę go. Po 204. Wow, jak szybko go uleczyłem! Co jest? Padaj. Znowu cię leczę, Sandy. Nie trafiłem. Okej, zostaliśmy na środeczku. Już wiemy, jak się leczyć tą postacią. O kurczę, Jackie 8. To będzie ciężkie do przetrwania. Sandy, lecisz, leczę cię! Czy trafiłem? Jakimś ciasteczkiem leczącym? Czy raczej nie? Ale udało się wygrać. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bierzcie udział w konkursie, klikajcie pierwszy link, który znajduje się w opisie. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku, który pojawi się jutro. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!